Poseł Wiesław Szczepański wystosował interpelację do Ministerstwa Rolnictwa w sprawie bezpłatnego przekazania miastu ziemi pod budowę hali widowiskowej z basenem. Jest dobra wiadomość, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa daje zielone światło, ale miasto jeszcze nie wysłało dokumentów. Ma czas do 22 października. Budowa nowej hali widowiskowo-sportowej z basenem to jeden z punktów programu wyborczego prezydenta Łukasza Borowiaka. Tym bardziej ważny, że obecnie Leszno ma jeden basen. Po tym jak właściciele pływalni Akwawit zamknęli ją 1 stycznia 2018 roku po burzliwych debatach z miastem. Rada Miejska powołała specjalną komisję do spraw akwawitu z Adamem Kośmidrem na czele. Z jej powstania niewiele wynikało poza transferem radnego Krystiana Maćkowiaka z klubu Koalicji Obywatelskiej do klubu PL18. Komisja po roku pracy rekomendowała prezydentowi Leszna budowę nowej pływalni. O losach akwawitu debatowali radni podczas połączonych komisji Rady Miejskiej Leszna. Posiedzenie odbyło się w lipcu 2017 roku na terenie pływalni. To wtedy padły ze strony radnej Hanny Kotomskiej z PL18 te słowa. Ja w przeciwieństwie do wielu z Państwa całkowicie mogę sobie wyobrazić krajobraz Leszna bez akwawitu, bez pływalni akwawitu. Najwyraźniej życie pisze inne scenariusze, bo po 3 latach miasto wraca do rozmów na temat akwawitu. Czy będzie chciało kupić i reaktywować dawną dumę Leszna? Nie wiadomo. Jest więcej niewiadomych, na przykład co z pomysłem budowy nowej hali sportowej z basenem? Miasto miało pomysł, by zrealizować inwestycję w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Jeszcze w ubiegłym roku ogłoszono dialog techniczny, czyli pierwszy krok do realizacji zamysłu. Zgłosiły się 4 firmy, które budowę wyceniły na 60 do 80 milionów. Nowy obiekt miałby powstać w rejonie ulic Mickiewicza, Ostroroga i Alei Piłsudskiego. Teren nie należy do miasta, zawiaduje nim Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. O tym, że teren pod budowę hali może być przekazany miastu bezpłatnie, informował podczas kampanii samorządowej Adam Kośmider. Poseł Szczepański napisał interpelację w sprawie ewentualnego bezpłatnego przekazania ziemi miastu. Z odpowiedzi danej posłowi wynika, że 3 sierpnia miasto złożyło wniosek do KOWR o nieodpłatne przekazanie 3 działek o powierzchni 8,5 hektara. Wniosek jednak był niepełny i KOWR 11 września poprosił o jego uzupełnienie. Jednak jak się okazuje, do końca września dokumenty nie zostały przez miasto przesłane. Jeszcze we wrześniu, po tym jak radni wizytowali zamkniętą pływalnię Akwawit, pytaliśmy biuro prasowe prezydenta o sprawę budowy nowej hali. Z odpowiedzi, która nadeszła 1 października, wynikało, że miasto prowadzi rozmowy z KOWR. Wydaje się, że dialog zmierza w dobrym kierunku. Kierunek jest z pewnością dobry, a światło wydaje się być zielone. To wynika z odpowiedzi udzielonej przez KOWR posłowi Wiesławowi Szczepańskiemu. KOWR pisze wprost: istnieją przesłanki, by rozpatrzyć wniosek miasta pozytywnie. Plany zagospodarowania na ten teren już są. Wysłaliśmy pytanie do biura prasowego o to, czy miasto uzupełniło wniosek i czy przesłało do KOWR potrzebne dokumenty. Z uzyskanej odpowiedzi wynika, że miasto pracuje nad dokumentami. Ma czas na ich uzupełnienie do 22 października.